Let's go. No przede wszystkim jest to już szósta edycja Tarczyńskiej Arena Cup, co oznacza, że od trzech lat takie turnieje dla dzieciaków organizujemy. Każdy taki turniej to jest około 2,5 tysiąca młodych uczestników i uczestniczek, także naprawdę tutaj przez ten turniej przewinęło się bardzo dużo młodych sportowców. A co ważne, skoro 6 turniejów i 3 lata, te najstarsze dzieciaki to kategoria U10, to myślę, że jeszcze kilka edycji Tarczyńskiej Arena Cup i będziemy mogli, mam nadzieję, na boiskach ekstraklasy także tutaj oglądać niegdysiejszych uczestników Tarczyńskiej Arena Cup. Jeżeli chodzi o wrażenia, to dla tych chłopców, którzy mogą tutaj wystąpić, od dziecka kibicują Śląskowi, także dla nich to jest niesamowita frajda, że mogą zagrać na tym samym boisku, co ich idole. Na pewno jest to też taki turniej, na który oni czekają i tak jak powiedziałem, największa magia tego wszystkiego to jest to, że mogą zagrać tutaj na tych boiskach. Jeżeli chodzi o organizację turnieju, to jak zawsze przebiega ona wzorowo, a to, że tak jak mówię, chłopcy zagrali na boisku, to jest dla nich największa nagroda. No nie ukrywam, że i dla trenera, i dla dzieciaków jest to niesamowite przeżycie, tak? Każdy chciałby tutaj na pewno móc wystąpić na tym stadionie. Ja tego życzę swoim podopiecznym, więc ekscytacja, niesamowite wspomnienia i doświadczenie tego, żeby zagrać na głównej płycie stadionu Tarczyńskiej Arena, jest czymś cudownym i czymś, co mobilizuje te dzieci do ciężkiej pracy i tego później, żeby walczyć i rywalizować tutaj w finałowym turnieju. To byłoby dla mnie marzenie i spełnienie tych marzeń, żeby któryś z zawodników kiedyś mógł zadebiutować, czy to na poziomie ekstraklasy, czy w barwach tutaj Śląska Wrocław, czy może w ramach reprezentacji Polski wystąpić na Tarczyńskim Arena. Jak najbardziej tak. No rewelacyjne uczucie. Myślę, że dla nas to jest na pewno duże wydarzenie, a dla takich chłopców w wieku 9 lat to jest na pewno rewelacyjna sprawa i też myślę, że taki kop do dalszego rozwoju. Myślę, że organizacja na naprawdę najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przyznaję, że pierwszy raz wzięliśmy udział tutaj w Tarczyńskiej Arena Cup i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Plan był od początku taki, żeby dwie drużyny w finale zagrały między sobą i udało się, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Wspaniałe jest to, że kiedy mamy okazję wręczać medale młodym sportowcom, gratulować im, dawać puchary, to oni niejednokrotnie wspominają, że to już na przykład drugi czy trzeci puchar, czyli że z kolejnym rocznikiem kolejny raz pojawiają się na następnej edycji turnieju, a to chyba znaczy, że im się tu podoba. Na pewno granie na takim obiekcie dla młodych piłkarzy, wiedząc, że kilka dni wcześniej grali tu piłkarze Śląska i niedługo też będą grali, to musi być wielkie przeżycie, więc tak jak wspominałem, trzymamy kciuki za rozwój tych młodych piłkarzy i piłkarek i mamy nadzieję, że tutaj już niedługo jako piłkarze i piłkarki ekstraklasy będą mogli występować i grać o najwyższe cele, mając gdzieś tam z tyłu głowy te dobre wspomnienia z Tarczyńskiej Arena Cup. Szósta edycja turnieju ogólnopolskiego Tarczyńskiej Arena Cup już zbliża się ku końcowi. Bardzo dziękujemy wszystkim drużynom, które znowu grały na pięknej murawie Tarczyński Arena Wrocław. Dziękujemy partnerom, organizatorom. Przede wszystkim Stadionowi Tarczyński Arena Wrocław oraz firmie Tarczyński S.A. za wsparcie tego projektu. Bardzo dziękujemy, to jest dla nas bardzo ważne, a przede wszystkim bardzo ważne dla tych dzieci, że mogą realizować swoje marzenia. Dziękujemy, że gracie z nami. Widzimy się znowu na wiosnę razem na Tarczyński Arena Cup.